Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kielicha Gromu. Dokładnie tak. Mam nadzieję, że pójdzie w miarę okej, bo... No boty latające jak muchy dookoła wszędzie są dość irytujące, że tak powiem. Choć irytujące to chyba za mało. Za mało powiedziane. Może do komentora podejdziemy? A może ścigamy Elaine od razu? No bo skoro ona tam jest, no to w sumie teraz jest ten... Do dziabnięcia chyba, nie? Przez nas. Myślę, podejść statek, proszę bardzo, pyku. Wystarczyło ci ruchu, całe szczęście. Jakby ci nie wystarczyło, to byłby problem. A zobaczmy, co teraz się tutaj stanie z tymi harpiami. Ja mam miejsce na nie? No, prawie mam. Teraz mam. O! Teraz się chcą przełączyć, dziękuję bardzo. Do widzenia, nie? No właśnie. No i dobra. I dostaliśmy do sporo armii, no bo to jest sporo szamanek i goblinów. Znaczy, właściwie to tych harpi. Harpiów. No nie wiem, no cokolwiek. Cokolwiek se tam zbuduj. No, ale no pogonimy tam Elaine w takim razie. Jeżeli nam nie ucieknie, a z tego co widzę, to nie. Więc spoko. Jakiś kolejny bohater, wiadomo. Ale nawet wydaje mi się, że teraz nawet Krak byłby w stanie się przed nią obronić, więc spoko. Nawet wydaje mi się, że sytuacja jest opanowana w miarę możliwości. Tutaj, prawda, zbiera sobie armię. Ale no to dobrze, no w sumie, no. Niech rozbudowuje ten zamek. Zamiast mnie. Zaoszczędzam surowce, prawda? Kiklopy mogę sobie ulepszyć. Proszę, proszę, proszę. No to poproszę. No i będziemy robić ten, bo co? Rosną z modyfikacji, no to... Będziemy robić te. Tutaj pyk. No to podoby no to ulepszyć, nie? Tylko problem jest taki, że no... Klejnoty, nie? Dużo klejnotów jest potrzebne. A klejnotów nigdzie nie ma. No chyba, że tutaj będą. Zaraz się okaże. A teraz tak. Żebyś ty tam zdążył się zdesantować, o właśnie. O, dzień dobry, Elaine, niski, ojoj. Takie malutkie, takie... I co teraz zrobisz? Wyteleportujesz się? No chyba nie. To takie malutkie, słodziutkie takie. A to tam utknęło. Jaka szkoda. Zostaniesz rozsmarowana tą kopalnię po prostu. No. I uciekaj, żebym się tu więcej nie widział. Dobra, może być. Już wywalą go. Straszliwy atak. I w sumie, skoro mamy takie umiejętności. Dawaj. Może nie gram krakiem, bo krak by się idealnie na to nadał. W sensie pod tą taką taktykę. Właśnie pod atak bohatera. Ale to też jest spoko. W sensie jakby... właśnie ogłuszający atak z tym rozdzielającym atakiem, tak? Bo teraz to mamy szansę, że... Atak zada podwójne obrażenia, okej. Okay. Znaczy tak właściwie teraz mi zależy tylko na najwyższym możliwym ataku, tak? Że bohater miał jak największy poziom, o w ten sposób, tak? Bo to poziom uzależnia to, ile bohater bije. A teraz nie dość, że mamy jeszcze ten potężny cios, więc razem z atakiem jakiejś jednostki bohater też będzie atakował. To jeszcze mamy ogłuszający cios, więc będziemy przesuwać jednostkę na poziom inicjatywy. I jeszcze mamy szansę na zaatakowanie, na zadanie podwójnych obrażeń. Tak naprawdę fajnie by było mieć jednostki, które atakują kilka razy. Więc na przykład oprawców. I to jest więzienie, ej. Może tam pójdziemy. Może tam nawet pójdziemy. No bo skoro krak jest w stanie się bronić w zamku sam, no to słuchajcie. Dlaczego miałby tego nie wykorzystać? A czy krak będzie w stanie pokonać te wilki? Wydaje się, że tak. No raczej tak. Jest średni w ogóle. No. To są rzeczy do porobienia już. O, na przykład. I w sumie wtedy można by się było tu zdesantować i zobaczyć tutaj przepłynąć. A to może jutro to wszystko powyszkalamy. A dzisiaj to tak. Jeszcze nie. Jutro będzie więcej armii, więc będzie łatwiej te wilki pokonać i tak dalej. Spoko. Trochę się role odwróciły, no bo wydawało mi się, że Kuniak powinien być na naszej głównej wyspie i czyścić. A to Krak gdzieś tam pomoże sobie latać, ale no trudno już. Niech będzie i tak. Skoro mogę wyszkolić wszystko, no to wszystko. Tylko nie ulepszę niestety. To weź to zostaw na razie. Tutaj podchodzimy do tego więzionka. Okej, okay, nie spodziewałem się, że coś tam powie, no ale no trudno już. Tu wziąłem armię, nie wziąłem, właśnie. To idziemy na te wilki w takim razie. Cip, taś. Średni, okej. Okay. Damy radę ze wszystkim. Czyżby to była Elaine? O, niesamowite. Ale teraz nawet krak możecie pokonać, więc... No,
raczej coś ci nie wyszło. Tak na dobrą sprawę też można krakiem się trochę wylewelować, potem iść do tego mentora i zbudować się dokładnie tak samo jak Kun, jak właśnie pod ten atak. No spoko, może być. Ty masz roztrzaskanie przywołania. Zarąbistą jedność, słuchaj. Naprawdę, polecam. O, to jest ciekawe akurat. Inicjatywa wszystkich strzelców przyjmika i liczba zadawanych przez nich obrażeń zmniejsza się o 10%. Tak, to jest super. Dobra, mamy jakąś rtęć na te klopy nasze. Tu są klejnoty. Tylko 3, no ale zawsze coś. Jest siarka. A oto jest siarka. Dobra, teraz walczymy tutaj. O, tu widzę, idzie nam trochę gorzej. No bo tu nie ma takiej dużej armii w repozorom. Ty masz w ogóle wielką tarczę. No tak, okej, czyli to jest fajne akurat. Nie wiem, jakoś tak. Nie wiem, sidła po prostu. Tutaj sobie możemy nałożyć, o, coś takiego. Ale słuchajcie, wyobraźcie sobie, że Szwecy mają podwójny atak. I możemy za pomocą Poatera dwa razy atakować. Nadal nie wiem, czy ta muzyka nie jest za głośno. Pewnie jest. Jak znam życie i swoje szczęście. Ale oby nie. Co chwila, co? No nie, no tak to nie robimy, no. Źle się ustawiłem w takim razie. Wybaczcie. To możemy, albo nawet nie. Czekajcie. Stop. Najpierw oni. Ustawiamy się tutaj tak samo jak poprzednio. To jest dobre ustawienie, tak naprawdę. Moim zdaniem. Jest teraz harpie tutaj. Tak, jaki ty masz zasięg ruchu? No spory w sumie, no. Zostaw mu sidła. Tutaj potężny cios. Aha, bo ty masz... To fajnie ogółem. Fajnie się bawicie. Nie ma co. Też tak podchodzisz. Dobra, to walimy w tego i ustawiamy się tutaj. Więc robimy tak. Ty defend. Ty atakujesz tutaj. Ale znowu się nie zdążyłem odsunąć. No co za badzie, wej! Nie, jeszcze inaczej to trzeba zrobić. Jezus Maria, no co za... Ile to ma ruchu w ogóle? A bo dobra, wiecie co? Wywalą go. Już niech będzie, a ścieżka wojny się przyda. Więcej ruchu to więcej ruchu. Teraz tutaj. No... Niestety mam taką armię, że... Ciężko robić to lepiej, niestety. Wolnimy tego orka. Uniaku, wodzu naszego ludu. Moje życie jest twoim życiem. Chodź z nami. Znajdziesz radość bitwy i lepsze jedzenie niż w więzieniu. A to co? Co, to jest kielich gromu tutaj jest, czy co? Bo nie rozumiem. No raczej nie. Mam nadzieję, że nie. To jest gość od Wyvern. Ma 20 poziom. Ło! Umiejętności też ma, czy nie za bardzo? Ej, ma. On tu ma. O matko, on... Co tu jest? Myślę, co jest najśmieszniejsze, że tak naprawdę najlepiej by teraz było iść nim do mentora, przerobić się i grać tylko pod tego Shakarugata teraz. Bo naprawdę mocne umiejętności. To się zobaczy, ma logistykę ze znajdowaniem drogi z nawigacją. To jest świetne. Ten atak, no tutaj właściwie ten rozdzielający cios, tak zamiast taktyki po prostu jest git. Obrona spoko. To... Szczęście właśnie też można wywalić. Machiny będę można wywalić. Coś tu porobić, no. To jest lepszy bohater niż Kuniak tak naprawdę. Ale no dobrze, będziemy grać tym Kuniakiem, no. No bo co? Tak naprawdę to... Możemy się wracać do zamku w tym momencie już, powoli. Więc tak, ty wejdź tutaj. Tu coś zostawiłem w ogóle, skrzynię ze skarbem. A my zwiedzamy dalej, no dobra. Coś tam się powiedzmy udaje. Powoli, ale się udaje. Inne niech uciekają. No nawet lepiej ten ruch zrobiłem, bo chyba więcej zdobyłem, czy nie? Nie, bo jeszcze zdobyłem to poprzednie. To nie. To podobnie. To mógłbym sobie zbudować, ale no nie chcę. Jeszcze nie. Jeszcze nie jestem gotowy na to. Na takie postępy. Dobra, nic nie robimy, bo potrzebujemy tych kryształków. A właśnie to klejnotów. O, dzień dobry.
proszę pana. Aha, bo teraz, to widzicie. To mnie wyrolował teraz. To mam problem. No właśnie. Tyle ruchu zabrakło, no nie wierzę w to. I nic z tym nie zrobię, nie? Musimy skończyć inaczej ruch poprzedni. A to całą turę musiałem poprzednią rozegrać jeszcze raz. No nie, no litości. Muszę odbijać ten zamek. No bo on się tutaj zdropuje teraz, nie? I po prostu mi zajmie ten zamek. A się tutaj nie wybronię. No bo czym? No bo czym? Wiesz, w sumie. Możemy spróbować, no. Już trudno. Wyszkul wszystko. A teraz tu zrobię jakiegoś. Jakie zagrożenie masz? Średnie. Okej, dobra, to się wybroni w takim razie. To świetnie. No tu sieć. W takim razie... nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Weź se atak, wiadomo. Jesteś orkiem, a ork bić. Ork bić mocno. Teraz tutaj, dziękuję bardzo. Znajdowanie drogi, skoro go nie miałeś jeszcze. No udało się zdobyć trochę tych klejnocików. To nadal niewystarczająco, no ale... Jaki ty masz zasięg ruchu, jest. Teraz pewnie cię dopadnie ten pomarańczowy bohater, nie? Co tam jest? Ale musimy to dobrze rozegrać. Albo powtarzać ruch znowu. Nie chce mi się już. Dobra, rozdzielamy tych... Żeby mogli zdejmować kontratak. Wy to w ogóle niepotrzebni będziecie w tej bitwie. Ty się przesuń gdzieś tak, powiedzmy. O! Okej, to jest dobry znak akurat. Żeby mnie nie wleciał od razu. Zostaw mu sidła. Zostaw się tutaj. Ty. Przyspieszenie na jaszczurczłeka. Już nie wiem, czy to był dobry ruch akurat, no ale uznajmy, że tak. No właśnie, bo jeszcze można było nałożyć na niego ten cios. Wcześniej, no ale trudno. Teraz ty tutaj. Tak, żeby paladyn nie mógł nic zrobić za bardzo. Ty też nic nie możesz zrobić. Fajnie, fajnie, fajnie. Więc ty podchodzisz nigdzie. Wait. Strzał. O nie, tylko nie to. Dobra, odsuwamy paladyna, jeżeli się da. A się nie da, oczywiście, że nie. Bo po co? Aha. No to dzięki. No tylko teraz tak, wszyscy są chronieni przez ten pancerz śmieszny. Więc atakuj tutaj. I atak. I atak. O, szczęście, świetnie. To się go pozbyliśmy w takim razie. Teraz powalnie na tego paladyna. Tobą się odsuwamy. Tobą również. Strzelamy tu. Albo nawet zrób tak. Tylko, że to chyba nie zadziała teraz na ten, nie? Na bohatera. Ale dobra, zróbmy tak. I działa jednak. I to muszę coś jeszcze przetestować w takim razie. W tej bitwie. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Dobra. To tak, atakuj tego paladyna cały czas. I my to dobijemy zaraz harpią. Ty defend. Ty giniesz od harpi. No ty już nie masz zaklęć, nie? Ty nic. Chodzi o to, że jak zaatakuję dwóch wrogów jednocześnie tym rozproszonym strzałem, to czy bohater zaatakuje wszystkich, których trafiłem? Pewnie nie, ale... Sprawdzimy to. Może się uda. Dobra, defend. No, nie wiem, czy on przeżyje to. Ej, no ten ogrzający atak, wow. Robi wrażenie. Heh. XD. Weź go, nie wiem, zablokuj tutaj. Na wszelki wypadek, jakby chciał atakować czy coś. Ale chyba tak nie zdąży, nie? No nie. Boginie. Ale może to przetestuję kiedyś sobie jeszcze. Właśnie czy... Czy jeżeli ten jaszczuroczłek zaatakuje kilku wrogów w tym rozproszonym strzałem, to czy wtedy bohater zaatakuje wszystkich, których trafiłem? Kiedy ma nałożony ten potężny cios na siebie? Może się kiedyś dowiemy. Ej, pyk, pyk. Co zrobisz? No nic nie zrobisz. Giniesz.
I dobra, zrobiłem to bez strat. Wow. Jestem dumny. To sobie głównie dlatego, że ten paladyn poszedł leczyć tam tego swojego sojusznika. Dobra, tutaj cokolwiek. To quick save. Jakby coś źle zrobił, czy coś. Bo to jednak była dość dobra walka. To jest tutaj. Skarby po prostu, tak? A, no to warto by było, żeby ten drugi bohater tutaj był i pozbierał. Czyli ten szak karugat, no ale dobra. Skoro już tu jestem, to pozbieram. Trudno. Mutny obowiązek. Zabójcy zespawnowali. Gdzie te skarby w ogóle? Krasnoludzkie. I dobra, jesteśmy bronieni jak na razie, w miarę sensownie. Tego nie buduję, bo... prowadzę kampanię szkolowania Wyvern, więc... Więc nie budujemy nic. Czy ty się jesteś w stanie wybronić? Nie. Uff, dobra. Ale wciąż. Czy dasz radę uciec? Nie wiem. Chyba, że... Tu się zdesantujesz, ej, w sumie i się zrespecjalizujemy od razu. Chodź. Tylko nie trzeba tyle pieniędzy, żeby się temu respecjalizować, ale no, może. Tu coś jest, złoto. I w sumie... Tylko teraz tak. Jak ja tu wyjdę na morze, to ten mi się zdesantuje, nie? Więc... Więc może nie. A może tak. Który masz poziom? 9. A mam coś w zamku? Do ewentualnej obrony? Nie. No właśnie, to jest problem. Bo to się nie możesz tak naprawdę nigdzie wybierać. No to wracaj. Kuniak. Zbierasz surowce oczywiście cały czas. Można było expa brać akurat tam. Świetny ruch. Pyk, pyk, wychodzimy. Dziękuję bardzo. To jest jeszcze jedno coś. Jedno malutkie coś. Nadal nam brakuje 7 klejnotów. Nadal. Żeby ulepszyć sobie szamanki. Kolejny jakiś świetny bohater. Kolejny świetny bohater. No nie wiem, czy Kuniak sobie poradzi, żeby przejść przez te wszystkie śmieszne blokady. Chyba, że zaatakujemy tego, pomarańczowego tutaj. To też jest jakiś pomysł, słuchajcie. Ej, dobra, teraz on sobie poszedł i jest daleko, to możemy się zdesantować. Tylko, że... No, pewnie, że tak. No nie, chcę coś tu robić. Weź to wywal na pewno. To wywal. To taktykę też. Szczęście, barbarzyńcy to też są niepotrzebne raczej. Tu nie masz nic, okej. Okay. Ucznictwo nie. Szczęśliwy atak. Potężny cios. Nie, ścieżka wojny, albo pamięć naszej krwi. Niech będzie. A poza tym... to może być szczęście, no. Ale czekaj, ty zdobyłeś... Nie, o to masz. Obronę masz. Logistyka też. Szczęście też. Że zamiast tego szczęścia to pewnie byłoby coś lepszego do wyboru na pewno. Coś w logistyce na przykład. Ale jak mam to i to, to niewiele dostanę tak naprawdę. Też chwytność? No chwytność jest możliwa do wzięcia, ale... dobra. Zostawmy już, nie wydawajmy tyle pieniędzy. Tutaj sobie kupimy teraz pierścionek, znaczy ten... żeby móc skakać. I sobie przeskoczymy. Zaraz zobaczycie. Świetny plan, ale powiem wam, że tych bohaterów takich mocy mam sporo nawet. Dawno nie grałem pod tylu bohaterów. Bo w sumie krak coś robi. Kun, jak wiadomo, też że głównym bohaterem jest też coś tam musi robić. Wszak Kargata dostaliśmy, który jest bardzo wylewelowanym bohaterem aktualnie. Więc spoko. Spoko. Przecież ten Szak Kargata, jak dostanie armię, to on sobie będzie też w stanie coś tam kombinować. Teraz tak, czy Kun, jak jest w stanie się z nimi rozprawić tutaj? Mogę tu bezpiecznie przechodzić. Średni i niski. No, dawaj. To pokadają od razu. No właśnie. Tutaj go postrasz. Ty, no weź na ten statek, już trudno. A ty do zamku. Albo jeszcze expa dostaniesz. Tam jeszcze jest właściwie ten obrona do ciebie, ale to już trudno. Już trudno, to jest jakaś armia, powiedzmy. Coś tam poulepszamy ci. Żebyś miał. Miał. No jest okej. Jest w miarę... Wiadomo, teleporty. Z pupska. Bo dlaczego nie? Czyżby znowu Elaine? Znowu Elaine.
która nic nie robi tak właściwie, ale dobra, średni. No, już jakieś straty są, ale dobra. Jak uciekają ciągle, to nie uciekają. Tutaj co jest? Niski. To się nawet nie przejmuje. W sumie to może kuniakiem też do tego mentora pójdziemy. Tak właściwie te umiejętności mnie za bardzo nie satysfakcjonują. Tu bym chwytność wziął, obrony się pozbył. A tak właściwie to chodź tu. Czy tu lepiej? Nie, tam lepiej. I też tobą zdobędziemy ten naszyjnik. Breloczek. Tutaj. Trzeba go jeszcze zbudować. No właśnie, to trzeba mieć pieniędzy. To też jest... Boże, no czemu na wszystko potrzeba klejnotów? Straszne to jest. Teraz to. I teraz chodzi o to, że... Możemy sobie to kupić, o właśnie. Czemu nie mogę tego? Aha, no bo to... Wymaga klejnotów. No cóż. To nie za fajnie. Tak generalnie. No, poczekajmy do jutra w takim razie. Ty. Podbijasz te tereny. Bo to jest mój zamek. On etnicznie należy do mnie. I muszę go zdobyć. Był w mojej rodzinie od pokoleń, czy coś. Muszę się przyciągnąć, okej. Okay. Akcja przyciąganie się zakończona sukcesem. Kościany smok. Fajnie. O. Polska logistyka, dziękuję bardzo. Zamek rozbudowany? Słuchajcie, no oczywiście, że tak. Jakieś jednostki? Dziękuję bardzo. Dziękuję za współpracę. Co tu mogę dobrać sobie jeszcze? Na pewno szamanki, na pewno was. I to tyle. A, też co to weź. Tanie to jest. Ale dodanie tych klejnotów. Czy gdziekolwiek, na jakikolwiek wyspie kopania klejnotów, czy nie za bardzo. O, panie. No właśnie, to są właśnie rzeczy, które można zdobyć, gdybym tylko miał skok. Czy tylko ten. Więcej klejnotów. A, tu są klejnoty. Ja mam tego czerwonego? Nie mam. To ciekawe. Very, very interesting. Wyszkuj wszystko. Zbuduj nic, bo nic nie możesz. Wszystko potrzebuje klejnotów. No trudno. Dobra, tak. Tak, tak. Tu jednego zostaw. Pyk, pyk, pyk. I co ty możesz robić w tym momencie? No, za bardzo to nic pewnie. Bo tutaj nie przeskoczysz jednak, tak jak było w planach. Możesz sobie zabrać plus jeden do obrony. Te szkielety tutaj pogonić. Czy desant, czy nie desant? No to bez znaczenia, na której wyspie się zdesantujesz. Nie, to tu lepiej. Bo tu jest armia do zabrania. Potencjalnie. Okej, no to of course nie ma. Będziemy tych robić, bo nie mamy trzy ataki, więc mogą się skąpić naszym bohaterem. W pewnym momencie. Jak dobrze pójdzie. Kiklopy. To są do ulepszenia jeszcze, nie? Trzy. No właśnie. Trzeba trzech rtęci i trochę golda. Spoko. To się da ogarnąć. No i zobaczcie, i teraz jest w miarę dobra sytuacja, bo tak. Kunek będzie... Mamy trzy wyspy do obronienia i mamy trzech mocnych bohaterów, którzy mają armię. No, więc spoko. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że akurat w ten sposób rozwiąże ten problem, ale no... Skoro się udało, no to... Teraz trzeba rozwiązać jeszcze drugi problem, czyli problem klejnotów. A właściwie to braku klejnotów. To teraz tak. Ty ulepsz. Was ulepsz. Weź wszystko. No. Mamy armię. Znowu. Orki znowu mocne. Rakszasza marasza, okej. Okay. Aha, tu jest strażnik kluczyny. Okej. Okay. Ale widzę, że klejnotów nadal tutaj nigdzie nie ma, tak? Spoko. Wiadomo. Nie żeby to było komukolwiek potrzebne do życia. Szakarugat. Tu są klejnoty, kurczę. Trzeba by was pokonać, a to... Przecież w sumie, są tylko archanioły. A poza tym to nic. Dawaj! Jak ci się nie uda, to okryjesz się hańbą. Znaczy, uda ci się na pewno uda, tylko teraz w miarę bez dużych strat. Więc trzeba to zrobić tak, bez was. Wy możecie zostać. Dajmy sobie znowu dwóch tych... graczy kontrataku i blokerów. Pyk, pyk. Albo nawet tak, żeby te archanioły nie zaatakowały w pierwszej turze. Jeżeli jakby to chciały, to zaatakują i tak. 13 jest, no to fajnie.
Atakujemy od razu w te? Nie. Spoko. No, czekamy jak na razie. O, świetnie. Dobre zagranie, Gryfie. O, ten rzecz oczywiście na jaszczuroczłeki. Dobra, świetnie. Przyspieszenie teraz na jaszczuroczłeki, tak? Dobrze mi się wydaje? Nie rzucałem tego jeszcze, nie? No tak. Więc przyspieszenie na jaszczuroczłeki. I teraz tak. Zobaczmy. Nasz bohater ma nałożony potężny cios na jaszczuroczłeka. Jaszczuroczłek atakuje kilku wrogów naraz. Co się wydarzy? Aha, tylko w tego, którego namierzam. Spoko. Dobrze wiedzieć. Dobra, tego wyjaśnisz. Teraz musimy się zablokować przed tym archaniołem. Tak tutaj. Tak właśnie, to jesteśmy zablokowani już. Chyba, że ty mi przeszkodzisz. Nie. Defend. Strzelasz nadal. Tak. Ty dobijasz tutaj. Spoko. A te harpy dużo dają, w sensie... Z goblinami byłby problem, że byłby problem, żeby to robić wszystko. No zobaczcie, co się dzieje w ogóle. Jeszcze tak robimy. Pyk. I jeszcze odsunięcie. Masakra. Czy to mi... Oczywiście, że tak. Oczywiście. Nie no, nie atakuj. O, ty masz zaatakować, tak? Niech będzie. Teraz ty robisz coś takiego. Dziap. No i pięknie. No i się udało. Ścieżka wojny może być. To zbieramy. Klejnoty. Nadal mało. Pierścień szybkości. No to dobry przedmiot jest, no ale... Potrzeba klejnotów na to. Ja w każdym zamku na pewno mam targowisko. Tu jest targowisko. Tu jest. Tu jest, dobra. Mi się wydawało, czy tutaj... A nie, dobra, jest okej. Okay. Jest w miarę okej. Okay. Czyli dostajemy teraz 3 rtęci, nawet 4 dziennie. Golda dostajemy 12 tysięcy dziennie. Mam 2 kopalnie złota i 3 zamki. No, dobra. Teraz się pozbędę tej kopalni złota w takim razie. Tego, co widzę. Mój szanowny sojusznik się tym zajmie. A właściwie to w ruku. Więc tak, ty. Co tu chodzisz i zwiedzasz? Niski. Coś tam straciłeś jednak. Roztrzaskanie świata. No pewnie, będziesz wszystko roztrzaskiwał. Artefakt jakiś dostałeś. Fajnie. Trzeba te artefakty w takim razie posprzedawać. I tu serio nie ma nigdzie kopalni klejnotów, nie? To jest straszne. Paskudne, ohydne. Jak tak można w ogóle? Jak tak można żyć? Co za miejsce, nie do życia. Albo bierze ekspa. W sumie czemu nie? Może kiedyś ten level zdobędziesz jeszcze jeden. Dobra, zbieramy w miarę tak... sensownie. Artefakt, ktoś tu podchodzi, więc cofnijmy się. Ewentualnie możemy się jeszcze bronić kunijakiem. Wszystko wyszkolone, wszystko porobione. Tylko teraz tak, no właśnie, teraz się pojawił dylemat. Czy szkolimy, znaczy ulepszamy kapłanki, czy bierzemy to? Ja bym wziął to. Bo w tej sytuacji mogę już po prostu wyjść na morze. Więc, albo w sumie ja mam dobry kurs tego przecież. Weź może jakoś tak więcej, co? No właśnie teraz tak, mogę sobie nawet wziąć to. A nie mogę, bo... Aha, bo nie mam... Wow! No tak. To weź sobie to ulepsz w takim razie. I weź te kapłanki zbuduj, no. I będziemy korzystać z tych. Tak? No tak. Stwór ziemi. I teraz możemy się zacząć bawić. Ewentualnie podejdziemy sobie jeszcze tutaj, chociaż nie, no potrzebuję level, no to nie. Statek? Jest, dobra. No, aż Karagotowi mogę ewentualnie dać teleportację do miasta. Ale nie, no to nie jest aż tak potrzebne chyba. Chociaż z drugiej strony. Może tak jest. No nie wiem, ciężko stwierdzić. Czy mi to aż tak potrzebne? Ale potrzebuję 2-3 leveli, nie? Więc to nie jest takie chłopcze. A nie, czekaj, po co ja... Tu trzeba było to zdobyć, no. Frajerze, ty... Ej... Dobra. Weź, wyżyj się na nim. Tam można jeszcze wejść. Można nawet pominąć tę walkę z tymi wyvernami po prostu. Bo teraz mam krok przez portal. Przez wymiany, czy cokolwiek to jest.
Skok przez płot. Po prostu. Coś tam jest? Zaraz się dowiemy. Można nawet wejdzie na tą wyspę, co? Why not? Zobaczymy, czy tam nie ma czasami. O, akurat jak pójdzie na tą wyspę. A to w następnym odcinku będzie już. Teraz nie zdążę. No, bo za chwilę musimy kończyć. Okej, dobra, działy się rzeczy. Czekajcie, bo się trochę rozproszyłem teraz tym cięciem. Co my tu jeszcze mamy do zrobienia tak właściwie? To możemy sobie zbudować te łaksiki. Tu tak. Tu tak, okej. Okay. Ja bym sobie po prostu zrobił jeszcze... Zrób jeszcze jedną turę może. I tym szak karugatym. Szak karuga, karoku, kuku, kuku. Ja bym sobie... wziął jednak ten... No świetnie. Oto po kopalniach. Zdobyłbym sobie jeszcze ten portal miasta, żeby mieć. I wtedy mógłbym na przykład, wiecie, wybrać się na jakieś miejsce i potem szybko wrócić, nie? Na przykład popłynąć sobie na to miejsce, na tą wysepkę tutaj, po te kopalnie moje. Dwie kopalnie złota. Albo tutaj jeszcze po to. I się potem szybko tepnąć, nie? Z powrotem. Więc zróbmy tak, że Kuniak, ty włoduj swoją złość. Dziękuję bardzo. To co tutaj, czy... Sprawdźmy może tą wysepkę z tym kielichem, co? Nie wiem, czy armię mam, nie wiem, czy armię mam odpowiednią, ale jak z tym sobie poradzisz, to z tym też na pewno. Zatem popłyń. Tu też coś jest. Jak to jest kopalnia klejnotów, to wchodzimy tam. Ja bym się spodziewał, że akurat klejnoty będą największym zmartwieniem tutaj u mnie. No dobra, no to słuchaj, no. Podejdź tutaj. Masz szalasę, więc przyzwij ją. Zapraszam. I zdobędziesz tutaj. Pójdziesz na ten kieliszek. Mam nadzieję, że nie trzeba wszystkiego robić tym kuniakiem. Żeby na przykład, nie, wiecie, no bo jak były na przykład te szamanki do ratowania, no to tam najlepiej było iść kuniakiem, no bo tam się dostawało level chyba, nie? Z tego co rozumiem. Więc mam nadzieję, że tutaj na przykład nie trzeba iść kuniakiem, bo coś tam się dostaje, super. Albo tutaj na przykład. Także tego kilku gromu nie trzeba zdobywać kuniakiem, tylko po prostu czymkolwiek. Więc teraz tak, ty miałeś właśnie wejść tutaj jeszcze. Masz coś do sprzedania? Może jakieś artefakty? No nie, są za mocne artefakty, żeby je sprzedawać. Więc tak, spróbujmy się wymienić. Ta transakcja może nie jest jakaś super, no ale... Nie, czekajcie, rtęci mam bardzo duży przyrost. Jeszcze sprzedaj. Tylko teraz tak właśnie, ważne żeby... A nie, Urgat i tak nie dostanie żadnego, nie? Właśnie, Urgat nie może dostać nic. Więc spoko. O, właśnie, dasza Karugat. No kup. Tak, poproszę. Dziękuję bardzo. I teraz szak Karugat jest koksem. Giga koksem. Jeszcze mi tylko powiedzcie, że on ma szansę z tymi botami wszystkimi. Tutaj ma szansę jak najbardziej. A tutaj? Też, no spoko. W takim razie szak Karugat wyrusza na wyprawę. Tysiąclecia. Przyznanie szalascy. Dziękuję bardzo. No i tyle chyba, nie? Czy jeszcze jedną turę zrobimy? Może jeszcze jedną turę, co? Ten syndrom jeszcze jednej tury. No, to straszne. A tak wiecie, żeby coś się działo może, przecież. Przecież nie wiem, jak teraz chciałbym jeszcze jedną turę zrobić. Będę musiał walczyć z tymi wszystkimi jednostkami, nie? Bo on się desantuje tutaj, będzie musiał walczyć od razu. I Kuniak też się chyba będzie od razu desantował, nie? Pewnie tak, bo to jest wejście. No to nie, to w takim razie skończymy sobie w tym momencie i w następnym odcinku zaczniemy od tego, że przeszukamy sobie te wyspy właśnie z tymi kielichami, takie te kielichowe wyspy, a szak Karugat popłynie na nie. Może odbić tutaj tą skarbnicę, może odbić to tutaj, skrzynię ze skarbem, może to się przyda. No zobaczymy, jak to jeszcze porobimy. Tu też można by było wejść, jak tylko się dowiem, co tam jest. Ale dobra, wydaje mi się, że możemy w tym momencie kończyć. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że słyszymy się w następnych odcinkach. Aż na pożar wszystko i na razie.